Widowiskowa koniunkcja dwóch najjaśniejszych planet na nocnym niebie zbliża się wielkimi krokami. Już teraz można obserwować Jowisza i Wenus, które są wyjątkowo blisko siebie, ale to dopiero wstęp, bo maksimum zbliżenia będzie przypadać na 1 i 2 marca. Przypomnijmy, koniunkcja to sytuacja, w której dwa ciała niebieskie są obecne na nocnym niebie bardzo blisko siebie, choć w rzeczywistości dzielą je setki milionów kilometrów. Wynika to z tego, że ustawione są one w jednej linii względem obserwatora na Ziemi. Jeżeli lubicie tematy kosmiczne i astronomiczne, to zostawcie łapkę i zasubskrybujcie kanał Nocne Niebo. Wspólnie polujemy na takie zdarzenia na żywo, a dzięki Wam, moi drodzy widzowie, zaplecze sprzętowe, z którego korzystamy na live, rozwija się premiera pierwszego teleskopu, już przy okazji wspomnianej koniunkcji. Kilka dni temu oglądaliśmy wstęp do tego zjawiska, gdy Jowisz, Księżyc i Wenus ustawiły się w jednej linii. I to już było bardzo spektakularne widowisko. To co zobaczymy 1 marca będzie wyglądać jakby Jowisz i Wenus zlepiły się na niebie. Odległość pomiędzy tymi planetami na nieboskłonie będzie zbliżona do średnicy księżyca w pełni będzie to 40 minut kątowych. W rzeczywistości Jowisz, czyli największa planeta układu słonecznego, tak zwany gazowy olbrzym, będzie w odległości 600. 58 milionów kilometrów od Wenus, Wenus, która jest trzecim najjaśniejszym obiektem na niebie, wyprzedzają ją tylko Słońce i Księżyc. Kiedy i gdzie oglądać koniunkcję? Na zachodzie nieba, od momentu, kiedy Słońce zajdzie za horyzont, planety zaczną być coraz lepiej widoczne na niebie pogrążającym się w mroku. Cały spektakl potrwa do momentu, kiedy Jowisz i Wenus schowają się za zachodnim horyzontem. Można przyjąć, że potrwa to około 2-2,5 godziny. Wszystko zależy od ukształtowania terenu i architektury. Jeżeli będą Wam zasłaniać wysokie budynki, to stracicie koniunkcję z pola widzenia szybciej. Koniunkcję będzie można oglądać pierwszego. Marca w dniu największego zbliżenia oraz 2 marca. Wtedy planety przetną trasy swojej podróży po nocnym niebie, i od tego momentu Wenus będzie wyżej na nieboskłonie i jednocześnie z każdym dniem planety będą oddalały się od siebie. Pozostaje liczyć na dobre warunki pogodowe, szykujcie aparaty, bo to naprawdę niecodzienne zjawisko warte zarejestrowania. Zachęcam do dzielenia się Waszymi zdobyczami z obserwacji na grupie Nocne Niebo na Facebooku. Do zobaczenia na live z polowania.